Witam Was serdecznie, moi kochani, na bezpłatnym webinarium zorganizowanym przez firmę BenQ oraz Calibrate. To dzięki ich życzliwości możemy tutaj dzisiaj się spotkać zupełnie za darmo. Dzisiejszym tematem webinaru będzie, jak uzyskać high-endowe zdjęcia Fine Art, więc mam nadzieję, że temat bardzo ciekawy. Można taką fotografię wykorzystać i w portrecie, i w fotografii dziecięcej, i rodzinnej, w fotografii bardziej konceptualnej, więc naprawdę ma on bardzo szerokie zastosowanie. I dziś będziemy sobie głównie mówić właśnie o i tworzyć zdjęcia fine artowe. Rozpoczniemy od takiej garści inspiracji, od definicji, czym jest w ogóle fotografia fine artowa. Przejdziemy sobie następnie do sesji zdjęciowej. Będzie z nami dzisiaj pani Aleksandra Dobek, która jest w szerszej publiczności dobrze znana. Będziemy sobie robić sesję zdjęciową, zobaczcie, jak to wygląda, jak to po kolei tworzymy te zdjęcia. Zobaczycie sobie później retusz, czyli od załadowania RAW-a po finalny efekt. Zobaczycie sobie, jak wygląda wydruk, dlatego że będzie z nami dzisiaj Aureliusz Marszałek. Opowie troszkę o zarządzaniu barwą, czyli o tym, że niektóre sprzęty są bardzo potrzebne do tego, żeby utrzymać zarządzanie barwą tak, jak należy. No i zakończymy sobie ten cały webinar drukiem zdjęcia, więc mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło czas. Ja nazywam się Piotr Werner, jestem ambasadorem firmy Calibrate, współpracuję też z firmą BenQ. Zdobyłem już szereg wyróżnień i nagród na konkursach międzynarodowych, cały czas walczę o podium. Zapraszam Was przy okazji do moich social mediów, gdzie będziemy mogli się jakby bliżej poznać, czyli Wy ze mną i ja z Wami. Będziecie oczywiście mogli zadawać pytania, czy gdyby męczyły Was jakiekolwiek problemy natury, czy to retuszu, czy fotograficznej, to śmiało do mnie piszcie. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału na kanale YouTube firmy Calibrate, dlatego że jest tam bardzo dużo wartościowej wiedzy, którą szkoda by było przegapić, więc jak najbardziej polecam i zapraszam Was, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Przejdziemy sobie teraz do tego, czym jest w ogóle definicja fotografii fine art. A więc zdjęcia fine artowe to nic innego jak tworzenie swojej jakby rzeczywistości, to tworzenie jakiejś twórczości, która jest wartościowa. To znaczy, że zdjęcia są fine artowe, może to być portret, który jest w ciekawy sposób wykonany, niepowtarzalny, może to być właśnie tak, jak tutaj widzicie na tym zdjęciu, gra światła i cienia, piękna fryzura stworzona przez stylistę fryzur, czy też piękna stylizacja. Te wszystkie elementy tak naprawdę składają się na fotografię fine artową i im więcej tych elementów dobrze dobranych do siebie, tym lepszy efekt końcowy. Przejdziemy sobie za sekundkę dosłownie do takich mistrzów fotografii fine artowej, czyli osób, które ja bardzo podziwiam i uważam, że bez nich świat fotografii fine artowej i w ogóle świat fotografii byłby strasznie nudny, a wnieśli oni niesamowicie dużo, ale to bardzo dużo dobrego do świata fotografii. Zaczniemy sobie oczywiście od osoby, którą uwielbiam ostatnimi czasy. Jest to Eugenio Recuenco. Przepiękna, fajnartowa fotografia na najwyższym poziomie. Jest to naprawdę coś wspaniałego, to co ten człowiek tworzy. Mnóstwo zdjęć naprawdę wysokich lotów i ten projekt 365, który tutaj mamy. Niestety nie miałem być okazji w Londynie na tej wystawie, ale mam jego album i powiem Wam, że zdjęcia są zdumiewająco zachwycające. Więc koniecznie, jeżeli będziecie mieli chwilkę czasu, poświęćcie temu artyście, pooglądajcie jego pracę i zainteresujcie się nim. Jest to naprawdę jeden z najlepszych ludzi w tym momencie od fotografii właśnie takiej konceptualnej, fine artowej. Drugą taką osobą jest oczywiście guru Tim Walker. Tutaj jest jego instagramowy profil. Genialne zdjęcia, bardzo dużo fine artowych zdjęć. Mnóstwo, ale to mnóstwo dobrej fotografii.
na której na pewno znajdziecie olbrzymie źródło inspiracji. Również posiadam jego dwa albumy fotograficzne, które są naprawdę zachwycające, więc na pewno też warto zainteresować się pracami tego właśnie oto artysty. Tim Walker w najlepszym wydaniu, można zasubskrybować też kanał na, nie kanał, tylko można zasubskrybować jego profil na Instagramie. Kolejną taką osobą jest Maria Swarbowa, na której wystawę wybieram się w najbliższym czasie do Bratysławy. Jest przepiękna wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej. Jeżeli będziecie mieli czas i ochotę, to koniecznie wybierzcie się, bo widziałem backstage z tej wystawy i wyglądałem rewelacyjnie. Zobaczcie, jak przepiękne zdjęcia ta kobieta właśnie tą sesją między innymi tych pływaczek wybiła się bardzo. Są to oczywiście fine artowe zdjęcia pokazane w troszeczkę innym wydaniu. I to, co wspominałem, to niekoniecznie musi być jakieś wykreowane. Nie muszą być jakieś wykreowane te zdjęcia, tak jak właśnie na przykład u Eugenio Recoenco czy Tima Walkera. Wystarczą troszkę konceptualnej fotografii połączonej z takim artyzmem i mamy super fine artowe zdjęcia. Więc to jest też osoba, którą należy znać i śledzić. Tyler Shields, pewnie mniejszej publiczności znany artysta, ale również polecam jego pracę. Bardzo dużo też takich fine artowych zdjęć Tyler Shields robi, które później sprzedaje jako właśnie certyfikowane zdjęcia w niskich nakładach. Na pewno trzeba znać jego twórczość, dlatego że Tyler Shields jest naprawdę fotografem wysokich lotów i ma mnóstwo bardzo, ale to bardzo dobrych zdjęć. Właśnie duża część zdjęć również należy do gatunków właśnie takiego fine art, gdzie później te zdjęcia są sprzedawane. Także również polecam jego zdjęcia i koniecznie zobaczcie też jego stronę. Zobaczcie w ogóle jego styl, więc myślę, że też nie zmarnujecie czasu na tego artystę, że będzie w stanie Was zachwycić niejednym ujęciem. Przejdziemy sobie teraz, kochani, do inspiracji filmowych, dlatego że uważam, że film jest niesamowitym medium, które inspiruje i tworzy ponadczasowe obrazy, dlatego również to, co widzimy w filmie, możemy śmiało przemycać do fotografii fine artowej. Pokażę Wam tak na szybko różne produkcje, które koniecznie musicie zobaczyć i z których naprawdę możemy czerpać garściami całe mnóstwo inspiracji, czy to do fotografii fine artowej, czy do każdego rodzaju innej fotografii. Ale myślę, że jeżeli chodzi o fotografię fine artową, to z tych filmów to będziecie całe mnóstwo inspiracji. Więc na pewno je trzeba znać. Również polecam różne konkursy, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową, dlatego że w konkursach bardzo często występuje mnóstwo zdjęć fine artowych, które naprawdę warto zobaczyć i warto śledzić konkursy, żeby się inspirować od innych, od tych, którzy zdobywają pierwsze miejsca, jak i są wyróżnieni, dlatego że są to najlepsi z najlepszych na świecie, którzy startują właśnie w konkursach typu Hasselblad Master. Przejdźmy sobie teraz powolutku do sesji zdjęciowej. Pokażę Wam wszystko krok po kroku, ale zanim jeszcze to nastąpi, pokażę Wam tylko, na czym ja pracuję, jeżeli chodzi o firmę Calibrite i firmę BenQ. A więc, kochani, ja pracuję na co dzień z Color Checkerem, czyli Calibrite Color Checker Passport Photo 2, dlatego że ma to, tak jak u góry widzicie, ma to bardzo ogromny wpływ na kolor, jeżeli chodzi o zdjęcia. Jeżeli myślicie o kolorze poważnie, to na pewno trzeba się zainteresować tym, żeby pracować właśnie przy sesjach zdjęciowych z tym narzędziem, z Color Checkerem. Drugą rzeczą, z którą pracuję, to na pewno monitor graficzny. Ja pracuję na SW270C. Jest to monitor graficzny, który ma 99% pokrycia Adobe RGB. Oczywiście kalibruję sobie go raz na miesiąc Color Checkerem Display Pro.
po to, żeby mieć 100% pewności, że kolory, które widzę na monitorze, są prawdziwe i robię to właśnie co jakiś miesiąc, półtorej miesiąca, żeby mieć pewność, że nie ma żadnych odchyłów w kolorze. Także te trzy rzeczy tak naprawdę bardzo często używam i nie wyobrażam sobie, żeby było jakiekolwiek zarządzanie barwą bez tych trzech składowych. Przejdźmy sobie teraz do tego, na co pewnie czekaliście, czyli sesji zdjęciowej. Mam nadzieję, że dalszy ciąg, ale również ten, który był do tej pory, Wam się podobał i że nadal spędzicie miło czas. Przed Wami sesja zdjęciowa z Aleksandrą Dobek w studiu 4.0 w Krakowie. Jesteśmy już, kochani, w studiu zdjęciowym i zaraz zrobimy sobie właśnie fajnartową sesję. Oczywiście jest z nami Ola Dobek. Także będzie nam, myślę, świetnie pozować, jak zawsze. W pierwszej kolejności sprofilujemy sobie nasz aparat fotograficzny, czyli zrobimy ten pierwszy krok do tego, ażebyśmy uzyskali poprawną kolorystykę, która później może być oczywiście jakby manipulowana, zmieniana, ale bardzo dobrze jest mieć ten punkt wyjściowy do dalszej pracy, jeżeli myślicie o tym, żeby później bardziej kreatywnie bawić się z kolorami. Celowo na dzisiejszy dzień została stworzona taka oto stylizacja. Mam nadzieję, że się będzie podobać. Jest taka bardziej fine artowa. Chociaż fine art to, co wcześniej pokazywałem i wspominałem, to też różnego rodzaju portrety, niekoniecznie tak bardzo stylizacyjnie kreatywne. Więc myślę, że też tutaj bardziej ta kreatywna stylizacja też przypadnie Wam do gustu. Zaczniemy sobie od oczywiście profilu, ale przede wszystkim zacznijmy sobie od objaśnienia oświetlenia też, bo też oświetlenie ma jakby też duży wpływ na fotografię fineartową. Ja lubię w fotografii fineartowej miękkie światło, więc użyłem sobie jednej lampy takiej, która konturuje, czyli to będę miał jedną lampę, która konturuje mi, ona ma założoną soczewkę Fresnela i drugą lampę damy sobie mocniejszą, czyli to nasze światło główne, które posłuży nam na doświetlenie tła całego i pozwoli nam oczywiście na piękne doświetlenie modelki, ale ta druga lampa też ma założoną soczewkę Fresnela. Zależy mi, żeby było światło skupione po to, żeby ta dyfuzja rozbiła je pięknie na całą tą przestrzeń, którą będziemy fotografować. Zaraz sobie zobaczycie, jak to się odbywa i jak powstają zdjęcia fineartowe. Jeżeli chodzi o moce jeszcze lamp, jedna lampa idzie na pełnej mocy, czyli tam bodajże mamy 300 watów, bo to są lampy LED-owe, a ta lampa druga idzie nam na 35% mocy i to są 60-watowe lampki. Więc tutaj ta lampka jest bliżej, światło jest skupione, więc nie potrzebujemy aż takiej mocy. I uwaga, najlepsza zabawa tutaj jest z kolorem. Jedną lampę mamy ustawioną główną na temperaturę 2700 Kelvinów, natomiast światło konturujące ustawimy sobie na Kelvinów 5500, czyli takie bardziej światło dzienne, po to, troszkę się pobawimy tak jak w filmie, mieszaniem różnych temperatur po to, żebyśmy mieli też fajny trójwymiarowy efekt. I co najważniejsze teraz musimy zrobić, poprawnie ustawić balans bieli. Więc jeżeli mamy dwie skrajne temperatury barwowe, czyli światło ciepłe, światło zimne, to musimy sobie gdzieś po środku wycyrklować tą temperaturę barwową, żeby ta skóra była dla nas cieplejsza, ale żeby była przyjemna. To światło oczywiście ma być bardziej białe, ma konturować. Więc co, przechodzimy sobie do fotografowania, zrobimy sobie i kadry bliższe, dalsze. Zobaczycie, jak to się odbywa, a później w dalszym ciągu oczywiście będzie postprodukcja zdjęć. Później będę pokazywał Wam, jak posłużyć się tym oto narzędziem, żeby stworzyć profil. Oczywiście to zrobimy w pierwszej kolejności, jak zrzucimy sobie zdjęcia i przejdziemy do postprodukcji. Lampy idą nam na jedna na pełnej mocy, druga jak wspominałem na 35% mocy.
Robię obiektywem 50 mm na, z światłem 2.0, dlatego że w fine artowej fotografii zależy mi, żeby te przejścia były takie bardzo delikatne. Oczywiście w postprodukcji to możemy jeszcze tym bardziej pogłębić. Mam tak, czas 1/250 sekundy, ISO 100 i temperaturę barwową już sobie tutaj dopasuję. Ustawmy sobie ją na 3000 gdzieś 700 kelwinów. Czyli w miarę gdzieś tam ta ścieżka się znajdzie mniej więcej po środku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najpierw sobie ustawimy światło, a zaraz damy tutaj Oli ten wzornik kolorystyczny. Podejdź sobie do przodu, oczywiście, jeszcze. Podchodzimy tak do przodu, dopóki to światło ładnie, zobaczcie, że na tle jest równiuteńkie i na Oli bardzo miękko nam przenika, czyli ta dyfuzja bardzo ładnie nam rozbija to światło. Więc mamy tutaj bardzo dobry punkt wyjściowy do tego, żeby się bawić. Minimalnie się odsuniemy w tą stronę. Dobra. Jeszcze minimalnie do przodu sobie podejdźmy. Świetnie. I tak sobie będziemy pozować. Troszkę jednak tu. Świetnie. Dobra. Fineartowe zdjęcia mają być delikatnie bardziej mroczne. O, rękami możemy sobie popozować też. Dobra, tutaj gdzieś właśnie. Tyłem, bo spinasz widać. O, tak. Świetnie. Widać. Świetnie. Dobra, a pójdźmy to i skierujmy twarz tylko w tą stronę. Pięknie, jeszcze raz. Pięknie. Super. Super. Zerknę sobie teraz, czy jest to, o co nam chodziło. Dopracujemy zaraz pozę, ale już widzę, że mamy kilka fajnych zdjęć. Przymknięte gdzieś oczy, ale już to dopracujemy wszystko. Zróbmy sobie jeszcze kilka zdjęć. Dobra. Takie im prostsze, tym lepiej. Super. O, pięknie. I w tą stronę delikatnie. Musisz, chciałem być. Tak. Piękną stylizację masz dzisiaj. Musimy mieć jakieś fajne zdjęcie. O, tak. Pięknie. Jeszcze wytrzymaj. I bardziej twarz w tą stronę. Wtul się w ten materiał. Ekstra. Bardziej w tą twarz troszkę. O, tak. Minimalnie do mnie. O, tak, za bardzo. Twarzą bardziej tu. Świetnie. Pięknie. Spinacz, gdyby też jakbyście robili sobie kiedykolwiek jakieś ciuchy spinali z tyłu, bardzo łatwo jest wyretuszować, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. I twarz tu. Zobaczcie, jak pięknie światełko przenika. Jest miękkie, rozbite. Drugie jest konturujące, więc bardzo ładny efekt. I zobaczymy sobie, czy mamy już to zdjęcie, żebyśmy wybrali sobie zdjęcie do postprodukcji. Jeszcze nam się zrzucają. Ja pracuję na manualnych obiektywach, więc troszkę więcej robię tych zdjęć, żeby być pewnym, że mam to, co chciałem.
Super. Tutaj gdzieś spinacze idą do wyrzucenia, ale to jest też ciekawe. To też z rękami nawet jest ciekawe. Jeszcze zobaczyć właśnie te z materiałem. To jest też fajne. To też jest fajne. Dobra, jeszcze kilka i mamy to. Zrobimy bardziej. Nie. Bardziej bliskie. I delikatnie w tą stronę. O, świetnie. Wolniej, wolniej. Dobra, puść sobie to i bardziej w tą stronę. I ciało też, ciało też. Dobra. Pięknie. Jeszcze raz tak jak byłaś. O, świetnie, świetnie. Zostań, zostań. Pięknie, i teraz do mnie. Super. Myślę, że na pewno coś z tych zdjęć wybierzemy. Zrobimy sobie teraz profil kolorystyczny naszego aparatu. Ja fotografuję Sony A7R3 i Ola ma już color checker Calibrate w swoich rękach. I teraz wystarczy, że zrobimy sobie zdjęcie, ustawimy ostrość na ten profil. Tak. Jeszcze raz. Musimy koniecznie zrobić przy tym świetle, które mamy. Wszystkie są odsłonięte. Jeszcze bardziej, o tak, troszkę do światła tu. Nie. Tak, tak, bo mamy światło mieszane, więc na wprost. Jeszcze raz. Świetnie. I na wszelki wypadek zróbmy jeszcze szarą kartę. Tutaj co prawda mamy szarości, więc możemy wyciągnąć balans bieli. Ale tutaj Calibrate dodał nam większe płaszczyzny, więc będziemy mieli, mamy dwie szarości uśrednione, więc będziemy mieli, będzie nam to łatwiej po prostu zrobić, żeby sobie ustawić balans bieli. Chociaż to, o czym ja tutaj wspominam, balans bieli będzie uśredniony pomiędzy dwoma wartościami, dlatego że ja nie chcę neutralnego balansu bieli, bo chcę troszkę, żeby specjalnie ustawiłem dwa źródła światła różne na inne temperatury, bo chcę, żeby to zdjęcie było bardziej klimatyczne, czyli bardziej takie fine artowe w kolorach innych. Ale na wszelki wypadek mamy punkt wyjściowy i później suwakami możemy sobie tylko dopracować. Zobaczymy, jak nam kolor też przeskoczy, jeżeli chodzi o color checkera Calibrate. Zobaczymy, jak te kolory nam się dopasują, jak stworzymy profil naszego aparatu. Nie wspominałem wam jeszcze, jak ważna jest stylizacja, bo umknęło mi to. Wszystko jest w monochromatycznych kolorach, więc wyjdzie nam wszystko w jednolitych odcieniach. Mamy tło, ono się chyba nazywa karamel. W takich cielistych odcieniach bardzo ładnie się wpasowuje z kolorem skóry. No i cała stylizacja stworzona przez tutaj tą oto niewiastę Aleksandrę Dobek. Więc mamy wszystko w podobnych odcieniach, co idealnie się łączy i zobaczycie później na zdjęciu. Pobawimy się takim monochromem. Ja bardzo lubię taką kolorystykę w zdjęciach fine artowych, więc myślę, że nam bardzo ładnie wyjdzie ten efekt końcowy. Przejdziemy sobie teraz do postprodukcji i krok po kroku pokażę wam od profilowania po cały proces tworzenia tego zdjęcia. Wybierzemy sobie jedno zdjęcie, które zaraz dla was wyretuszuję. Przechodzimy sobie, kochani, do postprodukcji zdjęć i teraz zobaczycie, jak odbywa się ta cała moja ścieżka u mnie, czyli zaczniemy sobie od wywołania RAW-a w
programie Adobe Lightroom i następnie przejdziemy do programu Adobe Photoshop. Pierwszą rzeczą, którą w ogóle zrobimy, to to, co robiliśmy podczas fotografowania, czyli teraz zrobimy, stworzymy sobie w pierwszej kolejności ten profil naszego aparatu za pomocą color checkera Calibrate. Więc pierwszą czynnością, którą wykonam, przejdziemy sobie na zrzut ekranu i pierwszą czynnością, którą wykonam, będzie to profil naszego aparatu. Zapraszam na zrzut ekranu i już zobaczycie krok po kroku, jak to wygląda. Jesteśmy już w programie Adobe Lightroom. Jak widzieliście, zrzucałem zdjęcia na program Capture One, ale będziemy pracować na Adobe Lightroom, dlatego że większość z Was korzysta z tego programu i tutaj Wam pokażę tą moją całą ścieżkę wywołania RAW-a. Więc mam już zrzucone, popunktowane zdjęcia, te, które mnie interesują. I przejdziemy sobie do zdjęć tych, ostatnich, dlatego że w pierwszej kolejności zrobimy profil naszego aparatu. Wybieramy sobie tą stronę, gdzie były szare karty i wybieramy sobie tutaj pipetkę odpowiedzialną za balans bieli, naciskamy na szarość, no i wskoczyło nam 2900-1. O czym to świadczy? Świadczy to o jednej rzeczy. Fotografowaliśmy na balansie bieli około 3700 kelwinów, ale jak się okazuje, dużo więcej światła było ciepłego, a dużo mniej światła było chłodnego. Stąd też temperatura barwowa w dużej mierze zmierza do poprawny balans bieli w dużej mierze zmierza do temperatury 2700 kelwinów, czyli tu mamy 2900 i tak to finalnie sobie troszkę ocieplimy. Więc mamy 2900, przejdźmy sobie na drugą kartę, sprawdźmy jeszcze tutaj pipetką, jak nam pokaże. 2950 tinta plus 1, czyli ten zafarb, więc jest jak najbardziej poprawnie wszystko. I teraz tak, jak mamy już tutaj zrobiony ten balans bieli, eksportujemy sobie zdjęcie, ja sobie je troszkę pomniejszę. Ale będziemy eksportować je w DNG, czyli dajemy file, export, wybieramy sobie lokację, ja na pulpicie zapiszę to zdjęcie i wybieramy sobie custom name i nazwę sobie to Calibrate Ola. Tak będę wiedział, co to jest. I dajemy sobie jeszcze nie eksport, bo ważne jest to, żeby zaznaczyć rozszerzenie DNG. Jak mamy to zaznaczone, dajemy eksport, no i to nam się wyeksportowało. Teraz otwieramy sobie program dołączony do Calibrate Color Checkera. To sobie zminimalizuję. Otwieramy program, czyli Color Checker Camera Calibration. I ze zdjęć, które mamy Calibrate Ola, wrzucamy sobie to zdjęcie tutaj. Powiększę sobie to, żeby było lepiej. Chwilkę nam się ładuje. Oczywiście pracujemy na DNG, nie Dual Illumination DNG, dlatego że tutaj możemy stworzyć dla światła właśnie sztucznego i dla światła dziennego jeden profil kolorystyczny, co też się bardzo często przydaje. I można sobie uniwersalny profil stworzyć. Dobra, mamy już stworzone to. Dajemy sobie tą siateczkę. Jeżeli nam nie wykryje, dodajemy sobie punkty. Czyli w czterech rogach, tak jak widzimy, dodajemy sobie punkty. Zrobimy sobie zbliżenie, żebyśmy dobrze osadzili te punkciki. I przeciągamy sobie tak, żeby ładnie nam się pokryły. I teraz dajemy sobie Create Profile. Nazwiemy go Ola Calibrate, żebyśmy wiedzieli, który jest który. Mamy tutaj, gdzie ma zapisać, czyli Camera Profiles i dajemy Save.
Chwilkę to może potrwać. W międzyczasie sobie, a nie damy rady teraz minimalizować. Mamy już zapisany ten profil. To sobie ten program minimalizujemy. I bardzo ważne jest, żebyśmy zrestartowali Lightrooma, czyli włączamy sobie Lightrooma, no i włączamy sobie go ponownie. Mamy już włączonego Lightrooma. Przechodzimy sobie w pierwszej kolejności tutaj do profili kolorystycznych i wybieramy sobie, szukamy tego naszego. Nawet widzicie, jest Ola pije Red Bulla, ale interesuje nas Ola Calibrate. Mamy profil przypisany, więc wszystko odbyło się jak najbardziej prawidłowo. I teraz przechodzimy sobie, wybierzemy sobie zdjęcie. Ja sobie zaznaczę zdjęcia, czyli te jedynki, które mam. Wybiorę sobie zdjęcie, na którym chcę pracować. To zdjęcie sobie chyba pierwsze wybierzemy, żeby było takie obszerne, czyli w kadrze bardziej amerykańskim. Dobra. I teraz tak. Żeby już od nowa nie przestawiać tego wszystkiego, wybieram sobie to zdjęcie, najeżdżam na. Wybieram sobie to zdjęcie z próbnikiem. Zaznaczam sobie zdjęcie, na które chcę skopiować ustawienia, daję synchronize. I on skopiuje mi ustawienie. Czyli od razu mi wskoczył profil Ola Calibrate, Tinta. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Spróbujmy troszeczkę ocieplić jeszcze, żeby więcej tego. Myślę, że tak będzie troszeczkę lepiej, że więcej skoczy mi tego światła, ale jeszcze pokażę Wam tutaj przed i po, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica. To było przed, a to było po profilowaniu, czyli po tym dodaniu profilu. Przed profilem, po profilu i przed balansem bieli, po balansie bieli. Tutaj zresztą też możemy to zobaczyć. O! 3700, balans bieli, tu balans bieli teraz ustawiliśmy na 3133, tinta plus 1, no i oczywiście kolory też wskoczyły nam na odpowiednie tory. Więc jeżeli to mamy już załatwione, to teraz zobaczymy, co możemy z tym zdjęciem zrobić. Ja sobie delikatnie skadruję od dołu, dlatego że wchodziło nam tło, czyli wybieram sobie kadrowanie. Dociągam sobie, tak, nie martwimy się tym, że ręka gdzieś będzie ucięta. Tak sobie dociągnę, będzie ok. Kompozycyjnie obraz się zgadza, jeszcze może minimalnie przesunę sobie w tą stronę. I tak bym sobie zostawił ten kadr, czyli to, że łokieć jest delikatnie ucięty, kompletnie mi tu nie przeszkadza. Ostrość jest bardzo dobra, 50 mm APO 2.0. I teraz tak. Na pewno wyciągam sobie tutaj troszkę z cieni na twarzy. Zresztą na całym globalnie tutaj pracujemy, więc wyciągam sobie z cieni. Delikatnie bym sobie przygasił to zdjęcie, żeby ono było bardziej klimatyczne. Delikatnie zgasimy sobie te światła na razie na etapie wywołania RAW-a. Ja później to będę nadrabiał w postprodukcji w Photoshopie. Wyciągniemy sobie czernie i delikatnie zgasimy sobie biele. Czyli mniej więcej tak. I co najważniejsze, schodzimy kontrastem, żebyśmy mieli delikatnie wyprane to zdjęcie, a później dopiero będziemy się bawić całe konturowanie, kontrastowanie tego zdjęcia w postprodukcji w Photoshopie. Pokażę Wam nową metodę, którą używa kilka osób takich topowych. Tekstura, clarity, nic tutaj nie ruszam. Z kolorem też nic nie ruszam. Tu się w ogóle niczym nie bawię. Najważniejsza rzecz,
wyostrzanie w Lightroomie, jeżeli wiemy, że będziemy dalej pracować w Photoshopie, dajemy na zero. Czyli kompletnie nie wyostrzam tego zdjęcia. Tutaj wszystko jest ok. Więc tymi suwakami, tą resztą suwaków kompletnie w ogóle się w chwili obecnej nie bawię. Jeżeli mam gotowe to zdjęcie po Lightroomie, czyli tak mam przygotowane, jakbym to chciał, daję sobie foto, edit, edit in Adobe Photoshop i otwiera mi się zdjęcie w Photoshopie. I mamy otwarte zdjęcie w Photoshopie. Jesteśmy w Adobe Photoshopie. Pierwsze co, to powiększę sobie ten ekran roboczy, czyli ten panel, zwłaszcza z warstwami, będzie mi przydatny, żeby był większy. Tutaj u góry mamy oczywiście histogram i bardzo ważne, jeżeli pracujecie na innym trybie niż fotograficzny, to warto przełączyć się tutaj w tej zakładce u góry na tryb fotograficzny. Można też stworzyć sobie swoje panele, żeby były poustawiane według tego, jak lubi się pracować. OK. Włączymy sobie tablet i teraz tak. Teraz dopiero zaczniemy sobie bardziej konturować to zdjęcie. Czyli wybieram sobie w pierwszej kolejności levelsy, poziomy. No i widzę, że interesuje mnie tylko prawa strona. Z wciśniętym Options albo Alt na Macu albo Alt na PC-cie widzę, ile mam tej swobody, żeby nie wjechało nam na białe pole. Czyli żeby to się nie zapaliło na czerwono, więc dojeżdżam sobie tak na razie bardzo delikatnie. Druga rzecz, którą robię, wybieram kanały. Z wciśniętym Alt na Windowsie lub Options na Macu robię sobie, przepraszam, z wciśniętym Command na Macu albo Control robię sobie zaznaczenie. Zaznaczył mi tutaj taki mały fragmencik i teraz tworzę sobie krzywę. I teraz tak, pociągniemy sobie wszystkie krzywe w dół. To jest pierwsze. Druga rzecz, dokładnie to samo, czyli Command lub Control. Znowu zaznaczenie. I znowu dodaję krzywę. I teraz sobie skonturuję delikatnie cienie na dół, a światła wyprowadzę z powrotem. Co nam to daje, że przechodzę sobie do kanałów? Daje nam to bardzo dużo, bo możemy w idealny sposób zaznaczyć cienie. Czyli tak wygląda maska warstwy. Czyli mamy jakby maskę warstwy stworzoną ze zdjęcia i oddziaływuje nam tylko tutaj, w tym przypadku, na światła. Więc mamy to zrobione. Znowu włączam sobie levelsy. Na razie jeszcze nie czyściliśmy w ogóle zdjęcia. Zaczynamy sobie od tego. Naciskam sobie znowu Alt lub Options na Macu i znowu przejeżdżam sobie do punkciku. Jak się zapali na delikatny, nie przeszkadza, to jest na kolczyku blik, kompletnie nas to nie interesuje. No i znowu kanały, wchodzimy sobie, zaznaczenie robimy na kanałach, na tym RGB i wybieramy krzywę, delikatnie z dołu i delikatnie podbijamy sobie to do góry. Znowu zaznaczenie na RGB. Przechodzimy sobie do krzywych i dodajemy kolejną krzywą. To trzeba robić jakby z wyczuciem, czyli delikatnie. Robimy to po to, nie robimy tego naraz, tylko robimy to po to w kolejnych, jak widzicie, dużo jest tych już warstw. Robimy to po to w kolejnych krokach, żeby strójwymiarować ten obraz, żeby on nie był na jednej warstwie, żeby te krzywe nie były tak poprzesuwane, tylko żeby powoli dodawać tej trójwymiarowości temu obrazu. Kolor nam się już tu delikatnie ulega degradacji, więc teraz co jakieś dwie, co jedną taką jakby
Te trzy warstwy uważam za jakby jedno posunięcie, więc co jakieś takie jedno posunięcie, dwa posunięcia, włączamy sobie Selective Color, czyli kolor selektywny, kanał żółty wybieramy i bardzo dobrze działa, jak zmniejszamy magentę i kolor żółty. 1:2 gdzieś w proporcjach. Zresztą wyczujecie sobie to, bo każde zdjęcie też będzie troszeczkę inne. Mamy to zrobione z powrotem. Levelsy. Alt Options. No i zawężamy to. Mamy. Wchodzimy na kanały. Command Control. Robimy zaznaczenie. Wybieramy krzywe. No i widzicie, cały czas te krzywe też troszeczkę będą inaczej wyglądać. Przyciemniamy sobie bardziej globalnie. Teraz z powrotem zaznaczenie. Przechodzimy na warstwy i znowu dodajemy krzywe. Delikatnie od dołu. Wyciągamy sobie troszkę u góry. I z powrotem. Levelsy. Kroczek po kroczku, małymi krokami i to zdjęcie będzie nabierało trójwymiarowości. Kanały. Command lub Control. Zaznaczenie. Zobaczcie, że też bardzo różne fragmenty nam się zaznaczają tego obrazu. Wybieramy krzywe. I ściągamy sobie. Robimy drugi raz, wybieramy zaznaczenie, krzywe i ściągamy sobie. Znowu musimy poprawić kolorystykę, więc wchodzimy w Selective Color, żółty. I dokładnie to samo. I dokładnie to samo. No i z powrotem. Levelsy. I robimy to do momentu, kiedy faktycznie wyczerpiemy nasze zasoby, że już będą po prostu pojawiać się białe plamy. Dajemy zaznaczenie, wybieramy krzywe, zawężamy, czyli cienie ściągamy, biele doprowadzamy do porządku, znowu zaznaczenie, wybieramy krzywe. I znowu robimy taki łuk, z powrotem Selective Color, doprowadzamy do stanu faktycznego, tu mamy już za dużo czerwieni, później będziemy się tym bawić, albo możemy od razu wejść w Hue Saturation. Mamy kolor czerwony podbity. Zjeżdżamy sobie, żeby tylko zaznaczyć kolor, który nas interesuje. No i delikatnie sobie delikatnie z umiarem wrzucamy sobie przed i po, odmalowujemy sobie usta, pędzelek miękki, oczywiście X-em zmieniamy kolorystykę, wybieramy czarny pędzel, tylko interesują nas usta.
i sobie to ładnie odmalowywujemy. Dobra, znowu lecimy levelsy. I tutaj już dochodzimy do granic. Wybieramy krzywe zaznaczenie. Znaczy wybieramy zaznaczenie, teraz krzywe. Przyciemnimy sobie to bardziej globalnie. Znowu krzywe. Po kilku próbach będziecie jakby wiedzieli, co robić. Nie ma jakby jednej złotej zasady, czy tak to ciągniemy, czy inaczej, ale po kilku próbach zobaczycie, że stanie się to bardziej intuicyjne. Tutaj już mamy dużo bieli. Więc z powrotem wybieramy Selective Color. Jeszcze nie wiem, czy nie wrócimy do tych warstw, żebyśmy delikatnie ten kolor, tą biel zgubili. Odmaskujemy sobie. Czyli tu było ściągnięte w dół. Selective Color nam doprowadził trochę. Skopiujmy sobie teraz Hue Saturation. Mamy Hue Saturation Copy, OK. To sobie usuniemy. Hue Saturation Copy. I teraz pobawimy się troszkę kolorem, a to sobie jeszcze poprawimy. Sprawdzam sobie, jak zaingerowały te warstwy. Tutaj mamy za dużo światła. Tutaj na tej warstwie nam już wchodziło w światło, więc to na tej warstwie sobie wymazuję, czyli pędzelkiem, żebyśmy odzyskali detale. Dobra, czyli na tych levelsach i zobaczmy jeszcze tutaj, też było dosyć sporo, więc to też sobie tutaj odratuję, żeby nie rzucało się tak w oczy, czyli wymarzę. Ok, tak by mogło zostać. I teraz pobawmy się z kolorem. Nie wiem, czy tu już za bardzo nie przyciemniliśmy, więc delikatnie sobie to zmienimy. O, tak będzie fajnie. Tutaj chyba też za dużo poszło. Dobra, tak myślę, że będzie super. I teraz tak. Zobaczmy na tą twarz, na skórę. I włączmy jeszcze Selective Color. Ja zawsze ruszam sobie tymi suwakami, żeby zobaczyć, w co mi ingerują. Zobaczmy jeszcze na żółcie. Interesuje nas w tym momencie tylko skóra twarzy, bo resztę sobie odmaskujemy. Zresztą dobrze jest zrobić tą warstwę, sobie przeciągniemy na samą górę. Dobrze jest to zrobić od razu, żeby nam nie zakłócało nic odbioru. Czyli daję sobie Command lub Control I, żeby zrobić odwrotność i tylko odmalowywuję sobie twarz. Oczywiście białym pędzlem.
Dobra, i teraz dopiero sobie będziemy dopasowywać. To sobie zresetuję, czy tam nie było nic używane. Jeszcze coś było. Ok, w czerwieniach. Dobra. Teraz tak. Czerwienie sobie, cienie sobie troszkę wyciągnę z tej twarzy, żeby ona ładnie wyglądała. Tutaj byśmy w róż poszli, nie chcemy. Może minimalnie tutaj dodamy magenty, odejmiemy. Delikatnie cyjanu. I teraz jeszcze sprawdźmy z tą magentą. Bardzo delikatnie sobie to jeszcze zrobimy. Zobaczmy na oddaleniu. No i ta skóra całkiem nieźle już wygląda w porównaniu z całością. Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak idealny kolor skóry, dlatego że w zależności od tego, z jakimi zestawieniami kolorystycznymi jest skóra, tak powinno się delikatnie też powpuszczać gdzieś za farby. Ale to myślę, że ona całkiem sympatycznie już wygląda w porównaniu do całości. Więc tak wygląda moja ścieżka, jeżeli chodzi o zdjęcia. Zobaczmy przed i po. To było przed, to jest po. Przed, po. Tak wygląda moja ścieżka, jeżeli chodzi o zdjęcia ostatnie z Aleksandrą Dębską i Zolą Dobek. Te takie zdjęcia bardziej fine artowe właśnie z Aleksandrą Dębską. Robione było dokładnie w ten sposób. Czyli na razie mamy załatwioną sprawę jakby konturowania, czyli doprowadzenia do tego efektu, który chcielibyśmy osiągnąć. No i teraz przejdziemy sobie do spłaszczenia obrazu. Shift Ctrl Alt E lub Shift Options Command E. Spłaszczamy sobie wszystkie warstwy poniżej do jednej warstwy. Przejdziemy sobie teraz do czyszczenia. W pierwszej kolejności tutaj na scalonej tej warstwie wybiorę sobie narzędzie, które się nazywa Healing Brush. Bardzo dobrze działa. I jak będziecie pracować z tym narzędziem, to ruchy kuliste do środka, czyli zawijamy takiego ślimaka do środka i on wtedy dużo lepiej nam naprawia ten obraz. Tak jak tutaj, ja to tak szybko pokażę na potrzeby webinaru, ale faktycznie działa to bardzo dobrze. Wszystko to, co się wybija. Jak już to mamy załatwione, to zamiast wszystkie te warstwy spłaszczać tutaj, utworzymy sobie nowe okno i tutaj sobie wybierzemy warstwy, spłaszcz obrazy, czyli spłaszczamy wszystkie te warstwy do jednej. Mamy warstwę bazową i na tej warstwie bazowej ja sobie uruchomię narzędzie, które się nazywa Frequency Separation. Wy możecie korzystać z narzędzia, które jest nawet na moim kanale YouTube, czyli Frequency Separation tej pierwszej wersji. Wpisuję sobie tutaj dwa razy rozmycie mediany, 20 pikseli. Chodzi o to, żeby tylko kontury pozostały widoczne, a skóra, żeby była rozmyta. Jeżeli ktokolwiek z Was by chciał, na końcu tego kursu umieszczę zniżkę do moich kursów online dotyczących retuszu. I to jest jakby akcja, która nam się uruchomiła, czyli ten Frequency Separation, czyli tak jak w starej metodzie, mamy rozbite to na wysoką i niską częstotliwość. I teraz na wysokiej częstotliwości możemy sobie czyścić nadal obraz za pomocą stempla, czyli tego stempelka. Wszystko po 100%. I musimy wybrać
z altem lub opacity lub options, miejsce, z którego kopiujemy, klejamy sobie i naprawiamy tą skórę. To robimy wszystko na wysokiej częstotliwości. Zaraz przejdziemy sobie na dół. Pamiętajcie, że bardzo ważne, żeby kopiować fakturę z tych samych miejsc, dlatego że tutaj na tej szarej warstwie jest tylko faktura. Na dolnej będziemy mieli przejścia tonalne pomiędzy kolorami. I pędzelek oczywiście też możemy sobie pomniejszać. I tak sobie naprawiamy te zniszczone obszary. Czyli zarówno włosy, gdzieś wystające, możemy też równie dobrze tym sobie poprawić. O, tutaj już nam weszło, ale z tej strony jak pojedziemy, to zmniejszymy jeszcze pędzelek. I tu gdzie nie, gdzie możemy sobie jeszcze popoprawiać. To jest, to robimy na wysokiej częstotliwości. Natomiast na niskiej częstotliwości wybieramy mikser brush tool, czyli pędzel mieszający. Mniej więcej ustawienia takie jak ja tutaj mam, czyli niskie. Tutaj mamy mieć zaznaczony ten przekreślony pędzelek. I delikatnie bardzo przelewamy sobie te kolory, żeby te przejścia były bardziej płynne. Tutaj, czyli wygładzamy jakby te przejścia kolorystyczne, żeby ten obraz był przyjemniejszy. Metoda ta jest cała w moim kursie opisana, opowiedziana, więc jest to bardzo intuicyjne, bardzo łatwe narzędzie. Wystarczy tylko się go troszkę się nim pobawić, przyzwyczaić i naprawdę efekty są bardzo dobre. Tu jeszcze sobie zniwelujemy to troszeczkę przed, po. Dosłownie parę sekund pracy przed, po. Także jest to wow. Jeżeli mamy załatwiony już cały ten frequency separation, oczywiście tu jeszcze mamy pomoc dla oczu, żebyśmy lepiej widzieli wszystkie niedoskonałości. To możemy sobie załączyć, później oczywiście wyłączyć. Scalamy sobie z powrotem warstwy Shift Options Command E lub Shift Control Alt E na Windowsie. No i tą warstwę przerzucamy sobie, czyli tą warstwę przerzucamy sobie, dajemy duplicate layer i przerzucamy sobie z powrotem do naszego pliku. Mamy tutaj pojawioną warstwę jako layer 2. Dobra, jeżeli to mamy załatwione, to możemy teraz troszeczkę jeszcze skonturować ten obraz, czyli możemy pobawić się poziomami. Tutaj w jasnościach to, co robiliśmy, doszło nam wszystko bardzo ładnie, ale tutaj w czerniach jeszcze nie. Mamy duże pole do popisu. I teraz od Was będzie zależeć, czy chcecie mieć zdjęcie bardziej łagodne, czy zdjęcie bardziej nasycone, czy gdzieś po środku delikatnie tylko sobie to dokonturujemy. Tak samo tutaj jeszcze minimalnie można by dodać światła. Przed, po, ja to bym tak zostawił, żeby w druku ciekawiej to wyglądało, a drukować będzie zaraz dla Was Aureliusz Marszałek, więc warto zostać do końca, żeby zobaczyć też, jak ten proces wygląda. I teraz tak, jak mamy skonturowane, myślę, że kolorystyka jest tu bardzo fajna. Scalimy sobie jeszcze raz wszystkie warstwy w jedno, czyli Shift Options Command E, Shift Control Alt E i teraz sobie wybierzemy narzędzie, które się nazywa Liquify, po to, żebyśmy jeszcze troszeczkę fajniej uformowali tutaj te ubrania, żeby to było takie bardziej przyjemne dla oka. Ja używam tego Push Left Tool, dużo lepiej się zachowuje i nie niszczy tak pikseli, dlatego że przesuwamy to wszystko bardzo ładnie. Przed, po. Przyciskiem literką P możemy sobie sprawdzać przed i po, a nawiasami kwadratowymi powiększamy i pomniejszamy.
Dobra, tu sobie jeszcze lecimy. Tu sobie jeszcze to wyciągniemy i delikatnie z tej strony też sobie dociągamy. Pięknie. Bardzo ładnie. Oczywiście te wstążeczki, to wszystko też możemy się bawić. Powyciągać sobie. Dobra, jeszcze troszeczkę tu. Żeby ten czepiec taki zrobiony z sukienki wyglądał ładnie. Jeżeli chodzi o samą stylizację, to tutaj stworzyliśmy go wspólnie z Olą. I to właśnie tylko kreatywność przy tego typu fajnartowych zdjęciach może być na plus. Dobra, mamy to zrobione. Cyk. Przed, po. Jak widzieliście, tylko skonturowałem sobie, czyli pokazałem wam ten sposób, bardzo ciekawy sposób edycji, który robimy powtarzalnie, żeby nawarstwiały się nam te warstwy, żeby tworzyły trójwymiar i na twarzy, i na ubraniu. No i później tylko sobie delikatne zabiegi czyszczenia. Oczywiście tu byśmy mogli twarz jeszcze wyczyścić. Teraz sobie włączmy do Genberna, czyli Shift Command albo Control N. Pokazuje się nam stworzenie nowej warstwy. Wybieram sobie Overlay, tryb mieszania, i wypełnij 50% szarością. Jak mam to, przechodzę sobie do Dodge Toola, dlatego że ja tak nauczyłem się pracować na Dodge Tool i Burn Tool. I delikatnie, jeżeli nie mam nic wciśniętego, maluje nam na jasno. Jeżeli mam wciśnięty Options albo Alt, maluje nam na ciemno. Oczywiście krycie jakieś 5%, mniej więcej. I delikatnie sobie gdzieś powrzucamy jeszcze światła. I gdzieś powrzucamy cienie z Altem. Żebyśmy stworzyli taki trójwymiar jeszcze mocniejszy. Tutaj niebieska ładna otoczka od tej lampy, która świeciła nam 5500 kelwinów, czyli to konturowanie. Myślę, że całkiem fajnie się to światło tu uzupełnia. Tu sobie delikatnie przyciemnimy. Nie martwcie się tym, jak kolor ulegnie zmianie. Tą warstwę sobie odłączę na chwilę. Tą sobie jeszcze raz skopiuję, czyli spłaszczę wszystkie warstwy. Shift Options Command E, Shift Control Alt D. Teraz zobaczycie, po co to robię. Dobra, wracamy z powrotem do Dodge & Burna. Jeszcze sobie tutaj troszkę poprawimy. Tu na ten policzek sobie wrzucimy. Tu sobie podkreślimy. A, za bardzo już chyba. Tak jest lepiej. Super. I teraz tak, jak pracujemy z Dodge & Burnem, bardzo często może nam się kolor bardziej nasycić, więc po to tworzymy tą warstwę, żebyśmy ją wyrzucili na samą górę, zmienili tryb mieszania na kolor. Już wam pokażę. Przed, kolor tu jest nasycony, chcemy wrócić do pierwowzoru, po. Kolory wracają na swoje miejsce. Jest to bardzo ważne, jeżeli będziecie korzystać z Dodge & Burna. No i jak mamy zdjęcie, ja wam pokażę od samego początku przed i po. Przed, po. To jak mamy takie zdjęcie, to nic innego nam nie pozostaje już, jak albo jeszcze zabawa z kolorem, żeby dopasować delikatnie kolorystykę. Chociaż ta kolorystyka mi się tutaj podoba, bardzo ładnie się uzupełnia. To pozostaje nam wyostrzyć zdjęcie. Wyostrzyć zdjęcie możemy na przykład za pomocą filtr Other High Pass. Ale ja mam tutaj też takie swoje wyostrzenie. Czyli wyostrzenie Pro 2020, które zostało zrobione na też troszkę mieszaniu warstw. I ono jest też
całym tym kursie. Więc tak wygląda całe wyostrzenie, jest zrobione na filtrach tych Smart Filters. Bardzo dobrze działa i stosują je najlepsi retuszerzy na świecie. Więc chcę wyostrzyć tylko do fine artu, przeważnie oczy, więc to sobie wszystko wyłączę. Command D, Control I odwracam. Daję plusik. Wyostrzymy sobie tylko białym pędzelkiem oczy. Wach, usta, bum, troszkę nos, tutaj pięknie. I to jest na 50%, zobaczmy na 100. Oddalmy sobie to zdjęcie, jest lepiej. Jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać. Mamy już to wyostrzenie załatwione. Shift Options, Command E. Możemy sobie wybrać pędzel, bardzo cieniutki, bardzo niewielki. Kopiujemy sobie kolor, najjaśniejszy. Przechodzimy sobie tu do koloru i podbijamy w tej samej linii, żeby był jaśniejszy. I rysujemy sobie linię. Dobra, teraz tak, rozmywamy sobie to filtr Blur, Gaussian Blur, jakieś 0,9. I tutaj mamy jedną pomyłkę. To musimy wszystko zrobić na osobnej warstwie. Czyli cofam się w historii. Pamiętajcie, żeby sobie historię ustawić na więcej zawsze kroków. Cofam się w historii. Tworzę pustą warstwę. To jest bardzo ważne. I na pustej warstwie sobie rysujemy. Pięknie. Tak samo z drugiej strony, ciągniemy krótsze, dłuższe linie. Pięknie. Jeszcze tutaj tylko sobie dorobimy. Dobra, mamy filtr, blur, Gaussian blur. 0,9, dajemy OK. Sprawdźmy jeszcze w Softlayu, overlay. Bardzo niewiele nam to dało, więc wracamy na normal i dajemy sobie opacity na mniejszy próg. O, jakieś 15% na przykład. Już zobaczycie przed i po. Przed, po. Bardzo często stosowany zabieg. Zwłaszcza, że jeżeli będziemy zdjęcie oglądać z tej odległości, to moglibyśmy dodać dużo, dużo więcej, żeby te oczy nabrały takiego blasku fajnego. I możemy zarówno to robić z jasnym kolorem, jak i z ciemnym. Oczywiście tutaj boki oka też przyciemniać. Ale tak samo po tęczówce możemy malować i jasnym kolorem, i możemy malować ciemniejszym kolorem, żeby to wszystko nabrało takiej trójwymiarowości. Jeżeli mamy to wszystko już zrobione, to bardzo ważne jest, żeby zrobić zapis, czyli file. Save as. Wybieramy sobie... Ja sobie to nazwę Calibrate Ola. Wybieramy sobie profil koniecznie Adobe RGB. Wybieramy format TIFF. I teraz tak, odznaczamy warstwy. Ja mam tu Calibrate Ola TIFF. Odznaczone warstwy, kolor, profil kolorystyczny Adobe RGB, dlatego że pracowałem na monitorze graficznym firmy BenQ, gdzie wybrane miałem profil kolorystyczny Adobe RGB. RGB, zapis możemy w zipie, na Macu pracuje Macintosh, dajemy OK. Tu wam jeszcze pokażę ten color settings. Tutaj mam wybrane Adobe RGB i pracuję na monitorze graficznym, który jest skalibrowany w przestrzeni kolorystycznej Adobe RGB. Jeżeli to mamy zapisane, zapisujemy sobie jeszcze drugie zdjęcie pod
strony www, czyli Export As. I bardzo ważne jest tutaj JPEG albo PNG. I bardzo ważne zaznaczenie konwertu sRGB i osadzenie profilu kolorystycznego. Dajemy eksport, wybieramy sobie miejsce docelowe, biurko, dajemy zachowaj. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o postprodukcję tego zdjęcia. Myślę, że bardzo szybko, ale bardzo dużo ciekawych rzeczy tutaj zostało powiedziane. Jeżeli ktoś z Was by chciał dostęp do kursu, to na samym końcu będzie kod promocyjny, który znajduje się na stronie w świetle inspiracji.pl. Także jeżeli ktokolwiek z Was by chciał poszerzyć swoją wiedzę, będzie dużo tego typu rzeczy i innych sztuczek, których niestety nie ma publicznie dostępnych. Więc serdecznie zapraszam. A teraz przejdziemy sobie do Aureliusza Marszałka i pokażę Wam, opowie Wam o tym, dlaczego warto kalibrować w ogóle monitory i oczywiście wydrukujemy to zdjęcie, nad którym pracowałem. Dzień dobry, nazywam się Aureliusz Marszałek i na tym końcowym etapie webinaru chciałbym powiedzieć kilka słów na temat ostatniego elementu, ostatniego etapu tak naprawdę pracy ze zdjęciem, czyli wydruku. Wydruk jest kwintesencją tej naszej pracy i tego, co robimy. Nie będzie dobrego wydruku, jeżeli nie zadbamy o wszystkie elementy po drodze, czyli kluczową kwestią jest tutaj cały proces zarządzania barwą. Od początku do końca. Piotr tworzył profil barwny dla swojego aparatu, następnie korzystał ze skalibrowanego monitora, a finalnym efektem będzie wydruk na drukarce fotograficznej, korzystając z właściwego profilu barwnego. Profile barwne dla podstawowego użytku możemy zrobić za pomocą spektrofotometru takiego jak Calibrite Studio. Jeżeli chodzi o poważniejsze podłoża, zazwyczaj producenci oferują takie profile do ściągnięcia i do wykorzystania przez nas. Kilka słów jeszcze tutaj o tym, dlaczego w ogóle warto zajmować się zarządzaniem barwą, dlaczego warto to wprowadzić do swojego workflow. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kalibrację monitora, której dokonujemy za to na przykład kolorymetrem takim jak Color Checker Display Pro lub Plus, to jest to kwestia nie tylko poprawienia kolorów, wyprowadzenia kolorów tak, żeby uniknąć zafarbu, żeby uniknąć jakiejś dominanty na ekranie, ale również taki proces pozwala nam wyregulować całą przestrzeń od czerni do bieli, czyli całą dynamikę obrazu jesteśmy w stanie zupełnie inaczej zobaczyć detale w cieniach, jeżeli one tam są, zobaczyć wszystkie informacje, które są potrzebne, więc tak naprawdę kalibracja czy profilowanie, jeżeli byśmy mieli do czynienia z ekranem, którego nie można kalibrować sprzętowo, pozwala nam zarówno pozbyć się i mieć pewność co do kolorów, które widzimy i które miejmy nadzieję zobaczymy później na ekranie i na wydruku, jak również właśnie kwestie detali, kwestie sprawdzenia, czy zdjęcie nie jest prześwietlone, czy zdjęcie nie jest za ciemne, jak faktycznie będzie to wyglądało w druku. A faktycznie w druku możemy również podejrzeć, czy jakieś pułapki nie czekają, chociażby korzystając z Lightrooma. Tutaj mam zdjęcie Piotra. W zakładce Develop mamy narzędzie Softproofing. Ono jest dostępne po wciśnięciu literki S z klawiatury lub zaznaczeniu na dole, zaptaszkowaniu opcji Softproofing. Jest to symulacja warunków i przestrzeni, w której chcemy się poruszać, w której mamy przedstawić nasze zdjęcie. W tym wypadku będziemy mówili o wydruku. Korzystamy w takim razie z profilu do podłoża Ilford Smooth Pearl dla drukarki Epson SureColor SCP-900. I dzięki temu, włączając i wyłączając opcję softproofingu, od razu na ekranie możemy zobaczyć, jakie zmiany będą, czy ewentualnie coś, co jest na zdjęciu, wykracza poza możliwości danego podłoża i danej drukarki, czy też wszystko nam się mieści. Taki podgląd możemy uzyskać, zaznaczając opcję Gamut Warningu. Jak widać na tym zdjęciu, wszystkie barwy, które są w pliku, które są na zdjęciu, będą bez problemu zreprodukowane na wydruku. Przejdźmy zatem do wydruku. Zakładka Print. Tutaj wszelkie parametry już
Jeżeli chodzi o marginesy, ustawienia mieliśmy ustawione wcześniej. Pozostaje nam wybrać właściwy profil barwny. Jest on tutaj już zaznaczony. I nacisnąć print. I tak oto prezentuje się skończona praca. Wydruk. Zdjęcie skończone. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście ze mną podczas całego tego webinaru. Mam nadzieję, że efekty naszej pracy podobają Wam się i przypadły do gustu. Jest to niestety skrócony czas, ale mam nadzieję, że troszkę inspiracji mogliście uzyskać i zobaczyć tą ścieżkę postprodukcji, która jest stosowana przez osoby, które wygrały konkurs Hasselblada. Więc możecie oczywiście ją rozwijać, tą postprodukcję po swojemu, ale jest to na pewno taka bardzo dobra ścieżka wyjściowa do tego, żeby tworzyć sobie różne ciekawe rzeczy i bawić się tym, dlatego że to, że ktoś kiedyś ustalił jedną ścieżkę, oczywiście można pobawić się tymi suwakami, popróbować innych rozwiązań i zobaczyć, jakie efekty nam z tego powstają. Jeżeli chodzi o fotografię fineartową, to również jest to jedna z moich ulubionych dziedzin i mam nadzieję, że troszeczkę Was zaraziłem do tego typu fotografii. Ola oczywiście spisała się na medal, więc mam nadzieję, że to zdjęcie też będzie gdzieś opublikowane, będzie drukowane i że będziemy mogli również na żywo się spotkać na różnego typu wydarzeniach i warsztatach i właśnie wydarzeniach jak ekspozycja, czy Światłosiła, czy Targi w Łodzi, więc pięknie Wam dziękuję za dziś, dziękuję firmie BenQ oraz Calibrate za możliwość poprowadzenia dla Was tego webinaru i mam nadzieję, że nie straciliście po prostu tego czasu, tylko coś fajnego mogłem przekazać i podzielić się z Wami tą wiedzą. No i co? No i do zobaczenia już kolejny raz podczas różnych spotkań fotograficznych. Inspirujcie się, rozwijajcie się i przede wszystkim kochajcie fotografię, bo bez tego, bez miłości do fotografii jakby nie powstaje nic nowszego, nic ciekawszego. Do zobaczenia i dzięki piękne za uwagę.